Seks. Spotkaliśmy się dzisiaj na ulicy Woronicza 69, żeby porozmawiać o twórczości Davida Cronenberga w ramach dyskusji, czy Cronenberg nas podnieca. A z nami w studio Patrycja Mucha, Piotrek Czerkawski, Agnieszka Karpiel i ja, Przemek Sołtysik. Będzie też przemoc, bo to jest to, co telewizja lubi najbardziej, taki duet, seks i przemoc. I może od razu tak na głęboką wodę zaczniemy od opowiadania o naszych intymnych pierwszych doświadczeniach z Cronenbergiem. Więc ja się podzielę tutaj taką przygodą, ponieważ pierwsze moje doświadczenie z Muchą było takie, że oglądałam poszczególne kadry, które odbijały się w takiej lakierowanej szafie w pokoju u moich rodziców. Czyli przez szparę w drzwiach nie widziałam oczywiście zbyt dużo i cała jakby otoczka związana z Cronenbergiem była taka, że mam tego nie oglądać, ponieważ to jest obleśne, będzie mi się śniło w nocy i w ogóle to zupełnie jest nie dla dzieci. Okej, taki wojeryzm i Cronenberg pasuje idealnie. Tak, zdecydowanie. Potem miałam bardzo długą przerwę i wróciłam do Cronenberga już jako bardzo dorosła dziewczyna i stwierdziłam, że kurczę, w sumie to tam, ja nie wiem, czy tam były takie rzeczy, których miałabym nie oglądać w wieku, nie wiem, 8 czy 10 lat. No to jest chyba coś pokoleniowego z tą Muchą, bo moi rodzice też takim scenicznym szeptem rozmawiali o tym filmie i o miasteczku Twin Peaks Lynch'a, jako o takich swoich grzesznych, zakazanych przyjemnościach i ja to oczywiście podsłuchiwałem, ale nie sięgnąłem od razu. Ja miałem też długą przerwę od momentu, kiedy usłyszałem o Cronenbergu, a sam się zająłem jego kinem i to w ogóle, jeśli chcemy używać tej metaforyki, to nie był z mojej strony jakiś ognisty romans, tylko raczej Friends with Benefits, które długo dojrzewało i ta relacja też ma swój urok, bo pierwszym filmem Cronenberga, jaki obejrzałem, była Historia przemocy, kiedy byłem nastoletnim, lekko snobistycznym fanem kina i chciałem być na bieżąco z premierami, a to był wtedy głośny film. No i zaklikało, później oglądałem wszystkie kolejne filmy Cronenberga, jak wchodziły na polskie ekrany i dopiero potem sięgałem wstecz do tych klasyków, do filmów bardziej gatunkowych i jak się okazuje, tą drogą też się można z nim zaprzyjaźnić z benefitami. To ja pociągnę ten wątek, to znaczy pociągnę wątek Muchy. Tak, obejrzałam dlatego, że tak mam nazwisko. Naprawdę tak było, w sensie dlatego wam tego wcześniej nie mówiłam, jak żeśmy rozmawiali, ale tak, dlatego obejrzałam ten film, dlatego że mam takie nazwisko i będę je zachowywać, bo jestem z niego bardzo dumna. A film sam totalnie mnie obrzydził i zafascynował. Jednocześnie nie miałam świadomości wtedy, kiedy go oglądałam, że to jest remake albo przynajmniej jakieś przetworzenie. Nigdy do tej pory nie zobaczyłam wcześniejszej Muchy, tej z lat 50., ale pamiętam, że do tego filmu bardzo nie chciałam wracać. I jak teraz go obejrzałam na potrzeby tej dyskusji, to już wiem, czemu nie chciałam wracać do tego filmu, bo uważam, że to jest najmocniejszy wizualnie film z tych, które Cronenberga filmów, które widziałam. Jednocześnie jest coś takiego, że nie wyłączyłam tego, to znaczy nie zrobiłam przebieżki, nie oglądałam na przyspieszeniu, po prostu znowu brandzlowałam się, że tak powiem, tymi obrazami, mówiąc po cronenbergowsku, bo jednak jakby wydaje mi się, że mówienie w odpowiednich przymiotnikach w przypadku tego twórcy jest ważne. Więc tak, moje wspomnienie to jest Mucha, ale też dojdziemy może do tego później, chyba najbardziej się zachłysnęłam Cronenbergiem, jak obejrzałam Nagi Lunch. A jak te przymiotniki właśnie i te wszystkie różne rzeczowniki i czasowniki, nasze działania związane z Cronenbergiem pasują do jego formy? Czy uważacie, że on jest dobrym rzemieślnikiem? Myślę, że tak i o tym się może trochę za rzadko wręcz wspomina, że owszem, jest wizjonerem, ale to rzemiosło jest też na wysokim poziomie i widzimy to chociażby w sposobie, w jaki on się posługuje gatunkami. Że tak naprawdę moim zdaniem to nie jest kino czysto gatunkowe, ale to są właśnie, znowu słowo klucz cronenbergowskie, hybrydy. Bardzo, bardzo często, bo przecież jak oglądamy Wideodrom, to owszem, no jest to jakiś futurystyczny horror, ale jest to też kino czarne, film noir, albo Mucha wspomniana. Ja miałem wrażenie, oglądając ten film niedawno, znowu przypomniawszy go sobie po latach, że on się zaczyna jak screwball comedy wręcz, że relacja między bohaterami oparta na docinkach, ale i fascynacji jakiejś miłosno-erotycznej jest właśnie wzięta z tych starych, klasycznych hollywoodzkich komedii. No, połączenie bardzo ryzykowne, bardzo oryginalne, na które chyba nikt inny by nie wpadł, a to działa. Uwielbiam początek Muchy. Pierwsze dwie minuty Muchy w ogóle opowiadają nam film od tyłu, bo film w całości jest
opowieścią o tym, jak człowiek zmienia się w insekta bądź coś insektopodobnego. Natomiast pierwszym ujęciem muchy jest taki realistycznym ujęciem, bo najpierw są jakieś efekty specjalne. Pierwszym realistycznym ujęciem jest ujęcie spod sufitu. Takie bardzo nietypowe ujęcie spod sufitu, które oczywiście jakby naśladuje patrzenie insekta w ogóle na początku w tych efektach specjalnych. Jest taka zabawa z tym takim diamentowym patrzeniem insektowym, czy przynajmniej naszym wyobrażeniem, jak ale insekty też, mogą patrzeć. Ale też oglądamy właśnie ludzi na przyjęciu z góry i oni są wtedy insektami trochę, nie? To znaczy oni się tak kłębią w tych takich grupkach, jak, nie wiem, pszczoły koło królowej matki i tak dalej. Dokładnie. To jest film od tyłu i po prostu wystarczyło mu na to półtorej minuty. Niemniej, ja wspominam o tym, że jestem zafascynowany czasem jego formą, ale nie uważam, że jest dobrym rzemieślnikiem. I ja się zgodzę z tobą i oczywiście się nie zgodzę z Piotkiem, bo taką mamy relację w naszej znajomości. Ja uważam, że on jest, że on ma rozeznanie gatunkowe, tak jak Piotrek powiedział, ale to nie jest człowiek, który zachwyca wizualiami pod kątem jakby filmowym. Uważam, że jest wybitnym scenografem, uważam, że operuje teatralnie na poziomie inscenizacji bardzo dobrze, tak? No, to znaczy te wszystkie, nie bez powodu, w książce, którą chyba wszyscy czytaliśmy o Davidzie Cronenbergu, która wyszła w Polsce, jest mnóstwo zdjęć przedmiotów, które się w tych filmach pojawiły, tak, maszyna z Nagiego Lunchu, pistolety z Existence. To jest prawda, jakby to ta część filmu, no ale ona jest właśnie, ma proweniencję teatralną. Natomiast jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, zachwyty samymi zdjęciami, nie do końca, bo nawet jak oglądałam Kosmopolis teraz, to miałam takie wrażenie, że połowa tego filmu dzieje się, albo większość tego filmu dzieje się w limuzynach i ja nie czuję na przykład, że to jest dobrze wyeksponowane. To znaczy, że wnętrze tej limuzyny jest całym światem dla tego bohatera w pewnym momencie. Ta limuzyna nie jest dość klaustrofobiczna dla mnie na przykład. I wydaje mi się, że jego na przykład współpraca z operatorami to nie jest taka współpraca, która owocuje czymś wybitnym. Tak samo czasem mam wrażenie z scenariuszami Cronenberga, czy scenariuszami w filmach Cronenberga, że one by czasami mogły być gdzieniegdzie no, przypiłowane. To jest trochę takie szkolne, to znaczy takie schematyczno-szkolne, tak? Bo na przykład tak jak właśnie ta pierwsza scena z muchy, czyli mamy jakby to spojrzenie, punkt widzenia insekta, czy pierwsza scena z wideodromu, która nas wrzuca jakby od razu w program telewizyjny, tak? Czy wrzuca nas po prostu we wnętrze telewizora i mamy jakby już odniesienie do tego, o czym będzie film. No ale jednak to na nas działa, tak? Nie przerywamy, wciągamy się, kręcimy się tym. A czy w jakiś sposób to mocno przekracza nasze granice? Znaczy, czy macie takie poczucie, że on was tak szokuje, że z jednej strony nie potraficie się uwolnić od tego, ale też nie do końca to jest super przyjemny seans? Tak, i całe szczęście. I może dlatego, przynajmniej w moim odbiorze, ta schematyczność, którą wy zauważacie, nie funkcjonuje, bo te bodźce wizualne są na tyle intensywne i jego odwaga ich pokazywaniu, w stymulowaniu nas jest tak duża, że te nieścisłości, niedogodności są gdzieś na drugim planie. Mnie się przypomina, jak myślę o Cronenbergu, taki men Wiesławca Deluxe, sonda uliczna i pytanie, kiedy ostatni raz pan coś czuł? I on odpowiada w 1996 roku. I ja miałbym tak samo, gdyby nie filmy Davida Cronenberga. On ciągle jeszcze jest w stanie wskrzesić we mnie takiego naiwnego widza, który niby widział już wszystko, ale w dalszym ciągu jest zszokowany i perwersyjnie zachwycony tym, że to jest tak dosłowne, tak bardzo obrzydliwe i że Cronenbergowi to uchodzi na sucho. No bo to jest rzeczywiście fenomen pod tym względem, że facet zrobił karierę w mainstreamie, jakby nie patrzeć, jednocześnie tak mocno przesuwając nasze granice tego, co akceptujemy, jeśli chodzi o oglądanie na ekranie, czy to, czego się boimy. To w ogóle jest ciekawe też, jak mówisz o swojej naiwności, czy takiej próbie wykrzesania emocji. Wydaje mi się, że jest coś w Cronenbergu i w jego filmach z takiego właśnie naiwnego dziecka, które po raz pierwszy tapa się w błocie. Że właśnie to nie jest takie obrzydzenie wynikające właśnie ze świadomości, tylko właśnie z nieświadomości, nie? Jakby tego, jak te ciała mogą w dziwaczny sposób mutować. Wiecie, ja mam takie bardzo podobne uczucia względem filmów Cronenberga, tych najbardziej mięsnych, najbardziej tkankowych, co na przykład, kiedy oglądałam, wiecie, takie
takie programy w stylu najdziwniejsze choroby albo ID o mordercach, którzy mieli jakieś wyrafinowane metody zabijania. To znaczy rzeczy, których sobie po prostu nie mogłam wyobrazić, a ktoś je za mnie sobie wyobraził i na dodatek je wcielił. Tak? I po prostu właśnie wiecie, no jakieś takie bardzo klasyczne zabiegi medyczne, spoko, bo wiemy, tak, jak to wszystko działa, ale kiedy widzisz dziwaczne choroby, brudawki jakieś, jakby rzeczy, których no właśnie mówisz sobie, nie można mieć tyle brudawek na stopie, a David Krylbyk ci mówi, zobacz, można i pokażę ci jeszcze więcej. To jest coś ciekawego. No. I jeszcze będziesz z nich korzystać. Broń Boże! Tylko widzisz, z jednej strony mówisz o takiej dziecięcej jego stronie, a z drugiej on też jest w tym jakoś klinicznie chłodny. Tak, to jest też ciekawe, że właśnie ja nie jestem pewien, czy ja widzę u niego tę ekscytację, czy właśnie samoświadomość, która też jest ciekawa w zderzeniu z tym, jak bardzo jest to ekstremalne, a jak on na to patrzy, no często jest porównywany do jakiegoś laboranta, naukowca, który zachowuje wobec tego zimny, profesjonalny dystans i to też robi wrażenie, ten kontrast. Ja myślę, że to porównywanie go do laboranta może właśnie z tego wynikać, że to jego kino jest takim kinem stylu zerowego. Jest właśnie takim kinem bez wyrafinowania, jest zazwyczaj prostą historią ustrukturalizowaną w odpowiedni sposób, przynajmniej szczególnie jeżeli chodzi o jego najpopularniejsze dzieło Muchę, gdzie te ujęcia są jakby poprawne, bardzo wszystko jest doświetlone w sposób bardzo wyraźny, ale trochę tylko dzięki temu, takiemu sposobowi filmowania i takiemu sposobowi kręcenia, można wyeksponować to, o czym ty wspomniałaś, czyli albo scenografię, albo przedmioty, albo ubrania, co też jest jakby u niego bardzo znaczące. I to mięso przede wszystkim, te flaki, to wszystko może dopiero zaistnieć w taki sposób, w jaki istnieje, dzięki temu, że ta otoczka jest prosta. Ja mam też, przepraszam, ja mam takie głębokie przekonanie, wiesz, że on jest zdystansowany na poziomie ludzkim, to znaczy, że na poziomie tych tkanek ja czuję wielką fascynację, ja widzę, że on jest zdystansowany wobec ludzi, którzy się mierzą z tym, co ich spotyka, nie? Tutaj może Dreszcze przywołamy, bo Dreszcze są takim filmem, gdzie jest ta fascynacja tym, jak co wychodzi z tych ciał, jak, w jaki sposób ten pasożyt wchodzi do ciał, tak? I ja czuję, że tam jest taka podnieta, tak? No wiesz, mamy fragment, w którym kobieta leży w wannie i mamy jawną sugestię faliczną, tak? Więc jakby są takie fascynacje i perwersje, natomiast w stosunku do ludzi, ludzie go nie interesują do końca. To znaczy, że ci ludzie, możesz patrzeć na nich, jak oni się rozkładają czasami, być może z wyjątkiem Jeffa Goldbluma w Musze, ale to, co się dzieje z tymi zombiakami, to już go nie interesuje. Jego interesują tak naprawdę te martwe flaki, albo te żywe flaki, albo te mutujące flaki. To jest taki głęboki egzystencjalizm biologiczny. Nie interesuje mnie, co ludzie mówią, tylko w jaki sposób mówią, jak to się dzieje, że w ogóle mówią. No ja bym jeszcze dodała, że właśnie a propos Dreszczy, że myślę sobie, że też miałam takie odczucie, że ci aktorzy, aktorki, oni są jak manekiny po prostu, tak? Znaczy też Dreszcze były dość niskobudżetowym filmem i to trochę w nim widać, chociaż myślę, że to tak bardzo nie przeszkadza. I zastanawiam się, na ile dla niego najbardziej takie rajcujące nie jest zarzucenie jakby haczyków na tych ludzi, tak? To znaczy mamy pewne prowokacyjne sytuacje i bardziej go interesuje ta relacja albo to, co jakby tak ogółem z tego wyjdzie, co się wydarzy, niż właśnie to, że ten, nie wiem, poszczególny mężczyzna się tak rozkłada, a w windzie jeszcze mamy gwałt, a w wannie się dzieje jeszcze coś innego, tak? No Dreszcze to jest w ogóle najbardziej profetyczny, czy najbardziej tak paradoksalnie aktualny chyba film Davida Cronenberga dzisiaj, bo przecież kiedy się wróci do wywiadów z nim z okresu premiery, to on mówi takie zdanie, że zrobił ten film, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, o czym myśli wirus, albo jak myśli wirus, więc teraz w dobie koronawirusa wszyscy przywoływali filmy Stevena Soderberga, a ja bym był ciekaw właśnie wizji Cronenberga. I tak samo ta jego aktualność, jego filmów, czy właśnie ich profetyczny charakter ujawnia się ostatnio coraz bardziej, bo też Wideodrom chyba jest dzisiaj bardziej aktualnym filmem niż w momencie premiery. I tu znowu Cronenberg błyskotliwie, ironicznie zauważył podczas jednej z rozmów, która się odbywała przez Skype'a i ktoś go zapytał po latach, no a jak dzisiaj by wyglądał Wideodrom kręcony w tym roku 2020? On mówi, no tak jak teraz, kiedy o tym rozmawiamy właśnie. To jest dokładnie to, co miałem na myśli. Dokładnie, po co to pytanie właśnie? Tak.
dla mnie Wideodrom jest jakby moim ulubionym filmem i mimo, że z jednej strony widzę w nim dużo takiego banału wprost po prostu, tak? Takich haseł, które już mamy tak bardzo znane, typu, że medium jest przekazem, że tutaj już nasza rzeczywistość nie istnieje i tak dalej, ale z drugiej strony ja to cały czas kupuję, tak? I nie wiem, czy poprzez też tą cielesną formę po prostu tego filmu, czy może trochę mnie to nawet zachwyca, że on był w stanie w 83 roku takie przekazy nam prezentować. Tak, on jest dosadny i bezpretensjonalny i chyba dlatego go cenimy. To jest ciekawe też, że wydaje mi się, że w Wideodromie udało mu się osiągnąć pewną bardzo ważną rzecz, to znaczy pewne wyobrażenie tego, jak działają media, bez koniecznego pokazania dokładnej mechaniki. Wiecie, to nie jest taki film z cyklu Broadcast News na przykład, tak? Telepasja w języku polskim Jamesa L. Brooksa, gdzie oglądamy po prostu na przykład, jak się produkuje newsy. To nie jest jakby tego typu film, ale mamy, wiecie, mamy tą ideę, że chłoniemy obrazy, które z kolei jakby już tak nam siadają na świadomość, że nasza świadomość modyfikuje to, co my postrzegamy. I w teorii dzisiejszych teorii spiskowych, antyszczepionkowców, jakby to jest ciekawe, że my rzeczywiście dokonujemy tych samych procesów, które są niewidoczne, a jednocześnie Cronenbergowi się to udało chwycić, udało się to pokazać. To mi się wydaje bardzo fascynujące. Jeżeli ktoś miałby nakręcić film o tym, że wyobraźcie sobie, istnieje wielki spisek, w ramach którego szczepionki są sponsorowane przez Billa Gatesa. Nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić, ale jest po prostu taka spiskowa historia. Taką spiskową historię powinien nakręcić Cronenberg. Scenariusz Don DeLillo, reżyseria David Cronenberg. Jeszcze zaszaleje bardziej, tworząc dla niego scenariusz, nie? Że w ramach szczepionek są nam wstrzykiwane implanty. Wtedy jest hybryda, implanty się rozrastają na całe ciało. Ja to widzę. Dzięki tym implantom łączymy się z siecią. Ale to jest też ciekawe, że my cały czas, no właśnie, czy w kinie, czy nie w kinie, tworzymy takie narracje, tak? No bo przecież mamy mnóstwo takich przekazów, że mamy te chipy, że się zaczipowaliśmy, że po drugiej dawce szczepionki to już możesz sobie print screena zrobić z tego, co widzisz, jak się tam odpowiednio uderzysz w ucho i tak dalej. Nie? ale to jeszcze wracając na chwilę do Wideodronu i do tej cielesności, to myślę, że to, co jest chyba cały czas też takie ciekawe, że nie mamy, ta technologia nie jest technologią taką sensu stricte, tak, że mamy właśnie takie zaplecze technologiczne, tylko ta technologia gdzieś wkracza po prostu od razu w ciało i w sumie cały główny punkt filmu jest w kontekście ciała, które się przeistacza, tak? Które jakoś z tą technologią wchodzi w relację, coś się z nim dzieje, po prostu coś z niego wychodzi, wchodzi i tak dalej. Tak, to nie jest też taki, to nie jest taki film z cyklu Tetsuo, gdzie po prostu, czy Akiry na przykład, anime, gdzie bohaterowie zarastają kablami, nie? Jakby bardzo wyraźne jest to, że jednak ta technologia wchodzi do tych ludzi poprzez ich tkanki. I wydaje mi się w ogóle, to jest ciekawe spojrzenie Cronenberga, że on bardzo właśnie nieortodoksyjny sposób widzi ciało człowieka. Wiecie, w takim antropocentryzmie, gdzie my mamy za świętość ciało i że pewnych barier się nie przekracza, też nie przekracza się pewnych tabu, które wciąż mamy, jakkolwiek nie będziemy jakby transgresywni czy subwersywni, to on jakby właśnie dokładnie to robi. Ja nie wiem, czy ja znam drugiego takiego filmowca, który robi to w taki sposób, że pokazuje, że ciało ludzkie jest też tylko przedmiotem stworzonym z jakichś tam żywych tkanek, ale tak jak bardzo wiele innych rzeczy. Ja znam, nazywa się, ma na nazwisko Six i nakręcił ludzką stonogę. Nigdy nie widziałam tego filmu, zawsze mnie to przerażało. Polecam, jeżeli dojdziemy do kontynuatorów myśli Cronenberga, to ludzka stonoga i każda kolejna sekwencja w ludzkiej stonodze to jest... A jest ich zapewne dużo. Ciekawe, co sądzi Cronenberg o takim dziedzictwie. Ja myślę, że może nie być zachwycony. Nie, z drugiej strony, słuchajcie. Jest emanacja jego gniewu, jak w potomstwie. Dokładnie to chciałam powiedzieć. Tak, to może być to. Ale co do cielesności, jeszcze to na mnie Mucha robi pod tym względem największe wrażenie, również ze względu na dosadność i prostotę, ale jakąś celność jego refleksji, bo znowu autokomentarz, na który trafiłem, dotyczący Muchy, kiedy pisano, że to metafora AIDS, prawdopodobnie szukano jakichś jeszcze bardziej wymyślnych kluczy interpretacyjnych, a Cronenberg mówi, że on o tym w ogóle nie myślał, że miał dużo prostszy koncept. To jest film o starzeniu się.
po prostu w najgłębszym wymiarze, o tym, jak tracimy kontrolę nad własnym ciałem i zacząłem o tym myśleć, jakoś analizować jego słowa i to rzeczywiście jest porażające, jak to jest trafne, jak to działa, że bohater jest samoświadomy, jeszcze ma przebłyski, ale to ciało mu się wymyka spod kontroli i no, nic z tym nie może zrobić. Ja właśnie to lubię u Cronenberga i dlatego jest dla mnie taki duży potencjał w jego kinie. Szczególnie to widzę w Muszę, którą bardzo lubię, że potencjał interpretacyjny jest tam po prostu gigantyczny. Że on pisze, on kręci o tym, o czym śniłby Freud i po prostu to jest tak łatwo wrzucić tam jakieś tropy interpretacyjne, żeby właśnie dołożyć sobie AIDS, podczas gdy oczywiście autor może miał coś innego na myśli. Dzisiaj, jak sobie niedawno powtórzyłem Muchę, to żeby rzucić jakąś współczesną interpretację, to ja tam widziałem historię późnej inicjacji seksualnej przez incela, który nie może się odnaleźć z wyzwoloną kobietą, przez to w ogóle musi się transformować i wejść w technologię. Fine for me, jakby. ale co chciałam powiedzieć, to że też ciekawe jest, Piotrku, przywołałeś tę metaforę AIDS, która się pojawiła w kontekście Muchy w latach 80., ale wydaje mi się, że dzisiaj oprócz tych takich związków technologicznych interpretacji, które są mocno osadzone w czasie, bo telewizja, bo też reganomatografia też, to wydaje mi się, że Cronenberg opiera się takim kontekstowym analizom bardzo często. To znaczy to, o czym mówisz, to znaczy ta wielość potencjalnych interpretacji sprawia, że jak nawet czytaliśmy tą książkę wspólnie, to zauważyliśmy chyba wszyscy, że bardzo rzadko jest porównywana na przykład twórczość Cronenberga do innych filmów tamtego czasu. Na przykład, że nie wpisuje się właśnie w politykę bardzo często tych filmów. One jakby trochę są takimi wyimkami, tak? To znaczy są filmy, które się łatwo wpisują. Obok. Tak, trochę obok historii. Że są filmy, o których trochę nie możemy mówić bez kontekstu, nie wiem, też kino nowej przygody, a są takie filmy, że tutaj rzeczywiście, tak jak mówiłam, z wyłączeniem tych wątków technologicznych, totalnie możemy mówić o Cronenbergu i zapomnieć trochę, co się działo w świecie wtedy. Chociaż z drugiej strony jest to niesamowicie aktualne, no bo wystarczyłoby, żebyśmy medium zmienili na inne. Już mamy dokładniej film o dzisiaj, tak? Czy tak jak w Dreszczach wieżowiec, no mamy zamknięty wieżowiec, no czy dzisiaj nasza różne zagospodarowania terenu nie rzucają nam codziennie po prostu na widok takich właśnie miejsc, nie? Zresztą możemy sobie wyobrażać, co tam się dzieje na przykład w środku. Tak, zresztą te wątki kapitalistyczne to chyba też jest coś, co Cronenberga też jakoś tam interesuje. Ta klasa średnia też, która w Dreszczach się pojawia, ale też w Kosmopolis, ten główny bohater grany przez Roberta Pattinsona. To też są kolejne te elementy, nie? O których jeszcze wtedy nie myślano na taką skalę też. Ekologiczne jakieś katastrofy, które przybrały, o których mówi się dopiero więcej od ostatnich kilku lat na przykład, nie? No właśnie, bo Dreszcze były interpretowane w taki sposób z dzisiejszej perspektywy chyba dość rozczarowujący i płytki, bo tam się powtarzało głównie, że to jest krytyka rewolucji seksualnej, jakiś film, który ocenia dziedzictwo lat 60. To wcale nie jest najciekawsze, to jest dość banalne, a właśnie ten kontekst klasowy dzisiaj chyba się wybija na pierwszy plan, ta utopia, że bogactwo, nowa technologia ochronią nas przed chorobami, ochronią nas przed jakimiś niedoskonałościami naszych ciał i to, jak Cronenberg perwersyjnie się bawi niszczeniem tej utopii. Pozamykajcie się wszyscy na tych zamkniętych osiedlach, a pasożyt i tak przyjdzie z wewnątrz. No, moją uwagę też zwróciło to, że to główny twórca pasożyta, tak, główny bohater, który zaraz na samym początku ginie, nazywa się Hobbes. Tak? No, ja od razu jakby tu pomyślałam o umowie społecznej Thomasa Hobbesa jeszcze z XVII wieku, w której, no, czy chcemy, czy nie, to gdzieś żyjemy cały czas. I jakby, że dla mnie ten pasożyt jest po prostu tą umową społeczną, którą musimy w jakiś sposób sobie przyswoić. No a co się potem z nami dalej stanie i jak pójdziemy z tym w miasto, no to już Cronenberg nam pokazał taką, a nie inną akurat wersję. Ale tutaj ten wątek tej klasowości myślę, że też jest bardzo, bardzo ciekawy jako pasożyta, w ogóle klasowość jako pewien pasożyt, który gdzieś nas wszystkich toczy od środka. Jednocześnie, wiecie, mam takie poczucie, że on mówi o wielu różnych rzeczach, też łatwo przypisujemy mu krytykę bardzo często. To znaczy, że on jest takim moralizatorem, niektórzy mówią, i że chcą widzieć w nim krytyka technologii albo krytyka właśnie rewolucji seksualnej, bo Dreszcze i tak dalej. Ja mi się wydaje, że tak naprawdę Cronenberg, i to dostrzegłam chyba w
w Kosmopolis najwyraźniej, on się chyba najbardziej boi nihilizmu. Tego tej postaci granej przez Paula Giamattiego w Kosmopolis, który chce zabijać i chce zniszczyć, siać zniszczenie, bo nie wie, kim jest w życiu. I jakby takie poczucie właśnie takiej nicości wszechogarniającej, która sprawia, że chcemy zrobić cokolwiek, co będzie miało impact, będzie miał wpływ na rzeczywistość, na innych ludzi. I najłatwiej to jest poprzez sianie zniszczenia, bo to jest coś, co ludzie dostrzegają. Wydaje mi się, że Cronenberg ma takie wtyczki w różnych momentach swojej kariery, kiedy mówi, że tak najbardziej to boi się takiego właśnie, takiej nicości. Bo on jest egzystencjalistą. W ogóle, co mnie trochę zaskoczyło, kiedy się do tego przyznał, zapytany o swoje inspiracje filozoficzne, i on mówi: Sartre, egzystencjalizm jest humanizmem, to jest moja Biblia. No i na początku trochę się zdziwiłem, bo to jest taka odpowiedź każdego ambitnego licealisty. Ale jakby zacząć to drążyć, to rzeczywiście to działa, coś w tym jest. I to jego poczucie absurdu, ale mimo wszystko przekonania, że warto się starać, mieć cel, nawet jeśli on jest skazany na klęskę, i taki strach przed nihilizmem, o którym wspominasz, to się wszystko układa w jedną całość, wbrew pozorom. W każdym z nas jest trochę z licealisty ambitnego. Nawet w Davidzie Cronenbergu. Nawet w Davidzie High school's never over. Tak. Cały czas nam się wydaje, że możemy mieć kontrolę nad swoim ciałem na przykład. Tak? To pomyślałam teraz. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o jego podejście do nihilizmu, czy jest nihilistą, czy może jest humanistą, ja bym powiedział też, że jest raczej dość konserwatywnym egzystencjalistą. Również w takim sensie, że on wchodzi chyba wyraźnie jednak w moralizatorstwo i chyba jednak na przykład na przekór jest trochę technofobem. Ja tego w ogóle tak nie widzę. Moralizatorstwa też tam nie dostrzegam. Żeby raz się zgadzamy. Tak. Podzieliliśmy się dokładnie na dwa zespoły po prostu. Tak, tak, to dobrze siedzimy. To jest, linia demarkacyjna przebiega. To jest dla mnie ciekawe, bo właśnie ja widzę moralistę jako właśnie, jakby postać moralisty jest dla mnie Krzysztof Zanussi, tak? który mówi, że świat jest dobry albo zły, ale też po prostu chce pouczyć. To znaczy moralista ma jasny cel. On chce, żeby było inaczej. A w filmach Cronenberga jest za dużo fascynacji tym złem, które się dzieje. Weszłaś teraz w potężną skrajność, jakby wspominając Krzysztofa. No ale właśnie to jest moralizatorstwo. To jest skraj moralizatorstwa. Za tym już taka jest, satysfakcja też z tego, że bohaterom się nie udaje. U Cronenberga tego nie ma. On ma, zrozumienie dla prób bohaterów, żeby przekroczyć własne ograniczenie. On pokazuje, że to jest nierealne, ale w tym tkwi tragizm, a nie jego satysfakcja. Dlatego właśnie ja moralizmu nie widzę. Okej, no ale to może jest przynajmniej trochę konserwatystą. To znaczy, nie wiem, czy nie uważacie, że na przykład w tym przedstawianiu klasycznym bardzo podziale na kobiece i męskie. Na pewno nie jest feministą. Ja myślę też, ale nie zapędzałbym się i nie nazywałbym go też mizoginem. Ja ze smutkiem stwierdzam, że kobiety chyba mało go interesują jako bohaterki, że te wizerunki nie są jakieś nienawistne, ale są dosyć stereotypowe i właściwie nie przypominam sobie jakiejś bardzo złożonej postaci kobiecej, fascynującej w filmach Cronenberga. Jednak mężczyźni dużo bardziej go interesują jako postaci. W Kosmopolis ciekawa jest ta postać żony głównego bohatera. To jest dosyć ciekawa postać, mimo że w zasadzie epizodyczna, bo pojawia się chyba w trzech scenach. Ale ja bym się też zgodziła, natomiast mam też takie poczucie, że kiedy przeczytałam, że Cronenberg, kiedy realizował Nagi Lunch, powiedział, że na przykład ogołocił go w pewnym sensie z wątków homoseksualności, dlatego że to nie jest jego, on tego nie do końca rozumie, nie jest, jakby sam jest może queerowy na poziomie wizualizacji, na poziomie wizji, tak? No to wszystko jest dosyć takie przekraczające różne granice, ale że trudno byłoby mu to ugryźć, bo jest heterofacetem, to może on po prostu się też boi jakichś uproszczeń robić jako osoba. Nie chcę też dopisywać tego, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że twórczość to jedno, też osoba to drugie i jeżeli na przykład jestem wielką przeciwniczką dopatrywania się tego, co autor ma na myśli. W ogóle mnie to nie interesuje tak naprawdę. Ja chcę widzieć to, co widzę w jego filmach i zgadzam się, że w jego filmach fascynujących postaci kobiet za bardzo nie ma. I nawet jak weźmiemy chyba jedną z takich najbardziej ważnych postaci, czyli Gina Davis, to jest postać, która właściwie ma bardzo małą
sprawczość. To znaczy, że do aborcji popychają albo proponuje jej były narzeczony, był chłopak. To znaczy mówi, że może to załatwimy, tak? I zresztą załatwia jej to wszystko, tą całą spiralę kręci. Na samym końcu zresztą przecież Gina Davis, spoiler, Gina Davis mierzy ze strzelby, ale nie jest w stanie sama jakby zastrzelić postaci tego insekta, tylko dopiero ten insekt musi skierować tą strzelbę w swoją stronę, żeby jakby zatwierdzić tę destrukcję, która ma się uczynić. No i jest trochę tych postaci takich, które mają niby jakieś tam, jakby są ważne, tak jak też w Dreszczach na przykład, ale nie do końca jakkolwiek są podmiotowe, tak bym powiedziała. Dla odróżnienia jego kino jest pełne, czy albo inaczej, ja bym powiedział, że jest w ogóle więcej niż jeden Cronenberg, przynajmniej dwóch ich jest i są bliźniakami. Ale ten pierwszy Cronenberg z początków swojej kariery, to rzeczywiście jest kino prawie bez kobiet, czy gdzie kobiety pełnią role naprawdę drugoplanowe, zahaczające gdzieś o jakiś w ogóle dobry smak, a jego kino pełne jest wtedy takich klasycznych męskich dupków. I zarówno w Wideodromie, jak i w Musze. W Musze w ogóle nie mamy innej męskiej postaci, innego męskiego wzorca, jak klasyczny męski dupek, który próbuje zdominować kobietę. Ale wydaje mi się, że gdzieś później w jego karierze Cronenberga już trochę się zaczyna powoli otwierać na możliwość kobiecej postaci. To mamy na przykład w filmie, który mnie się bardzo podobał, Mapy gwiazd. Jego najnowszym, jak na razie, bo za niedługo będzie nowy film, ale najnowszym jego dziele, jak na razie, gdzie właśnie dla odmiany głównymi bohaterkami już są jednak kobiety i te kobiety są ciekawymi kobietami, tylko czasem wiedźmami, ale... Żeby nie było za dobrze. Żeby nie było za dobrze. To są wyzwalające figury. Dzisiaj wiedźmy, czarownice to mają też swój subwersywny potencjał. Natomiast jego podejście do płciowości wydaje mi się celnie skwitowane w filmie Nierozłączni, Dead Ringers, gdzie jeden z braci ginekologów wspomina, że z takim utęsknieniem do takiego wyobrażenia, że gdybyśmy mieszkali pod wodą, podział na płeć nie byłby potrzebny. Wydaje mi się, że takie trochę jest stanowisko Cronenberga, że on trochę nie bardzo nie potrafi się w tym odnaleźć, jest mężczyzną, więc musi kręcić o mężczyznach, ale ten podział na płeć nie jest... Trochę jakby nie był ważny dla niego, nie? W sensie trochę by nie operował płciami, tylko postaciami. Znaczy ja się jakoś tutaj tam z tym nie zgodzę, że nie jest ważny, bo z drugiej strony wydaje mi się, że to jest jakiś dla niego ogromny, znaczy właśnie dla niego, nie dla niego w sensie jako postaci Davida Cronenberga, tylko w jego filmach to jest jakiś ogromny problem, tak? To znaczy problem związany z pewną nawet fizycznością. Bo myślę sobie tutaj czy o The Brood, czyli potomstwie, czy myślę sobie nawet o Wideodromie i tej sytuacji, w której główny bohater musi sobie wyjąć pewien przedmiot z brzucha i też oczywiście ten otwór jakby ma takie kształty, które no, mogą nam się gdzieś kojarzyć jakby też z kobiecymi narządami. I zawsze te kobiety są jakimś pewnym dopełnieniem mężczyzny, ale też dopełnieniem na tym poziomie właśnie fizycznym. To znaczy tak jakby te ciała nie miały swojej własnej jakby podmiotowości. Ja nawet właśnie wydaje mi się, że się nawet zgadzam, że ta uwaga, o której wspomniałem, to wydaje mi się, że gdzieś jest jego ideał. Natomiast on do tego ideału sam nie potrafi się wyrwać jakby z tych swoich płciowych, ze swoich płciowych cech. To, co było idealne, to gdyby rzeczywiście zderzyć go z kobietą, którą by interesowały te same tematy. Dużo jest klisz niestety w jego podejściu do kobiecości. To jest chyba taki najbardziej problematyczny wątek w ogóle, jeśli chodzi o mój odbiór kina Cronenberga, no bo popatrzmy, te opozycje takie już stare jak świat, już obciachowe z dzisiejszej perspektywy, no u niego jednak właśnie naukowcami, kreatorami, ludźmi przekraczającymi granice, są mężczyźni, kobiety to oczywiście natura, jakaś większa otwartość seksualna, no to się chyba najgorzej zestarzało w ogóle w filmach Cronenberga i nie wiem, czy bardzo chciałbym uciec od tej konkluzji, ale chyba na tej płaszczyźnie będzie trudno. No ja właśnie mam takie poczucie, że wrócę do tego, że jakby mam wrażenie, że płciego o tyle nie interesują, że to są dla mnie bardzo takie, znowu użyję cronenbergowskiego słowa, śliskie
granicę. To znaczy, tak, to przypomina waginę, byśmy mogli powiedzieć, ten otwór w wideodromie. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to nie jest przysposabianie się czy wchłanianie, tylko to jest właśnie takie, powiedziałabym, transpłciowość być może, takie przekraczanie w ogóle granic. Nie myślenie o tym w kategorii ja, mężczyzna, przybieram teraz coś, co należy do kobiet albo po prostu do osób z waginami, tak? Ale zupełnie, zupełnie mam inne poczucie, bo z drugiej strony na przykład mamy taką postać, mamy te wszystkie postaci naukowców, ale to są wszyscy, to są oczywiście mężczyźni u władzy, ale to są mężczyźni też, którzy niszczą te światy, to jakby przez nich dokonuje się destrukcja. Na przykład przypomnę wam o takiej postaci, która mi się wydaje bardzo ciekawa, czyli z wideodromu ta starsza pani, która kręci porno. Jakby to, słuchajcie, jest bardzo wyzwolona postać. O ile znacie kobiet jakby w przemyśle filmowym, które kręcą, otwarcie się przyznają do kręcenia pornografii, i to też takiej pornografii właśnie skierowanej ku kobiecemu doświadczeniu, bo tam mamy przebłyski z tych pornograficznych filmów, które ta kobieta kręci czy produkuje. No ja znam tylko Erikę Lust na przykład, tak? I to mi się też wydaje ciekawe, że jest na marginesie taka postać. I teraz pytanie, dlaczego, czy musimy sobie zadawać pytanie, czemu to jest kobieta, czy po prostu jego, bo znowu być może to jest pytanie o warsztat, czy jego w ogóle interesują kategorie kobieta-mężczyzna, czy po prostu wprowadza postaci, które mają być motorami napędowymi na różnym poziomie, tak? Bo też mamy Allegra w Existence, która jest niejako twórczynią gry. Tak, to też by przeczyło, która tworzy ten cały świat, tworzy też jest zafascynowana, więc ja nie widzę tych bardzo jasnych podziałów. Moim zdaniem zbyt dużo odcieni jest w tej twórczości, żeby można było jasno powiedzieć, tak jak w przypadku, nie wiem, Pasikowskiego, że on naprawdę nie lubi kobiet, tak? Zabuzzi Pasikowski, naprawdę sięgasz do arsenału. Nie spodziewaliśmy się, że te nazwiska się pojawią. Czy Władysław Pasikowski to polski David Cronenberg? Nie. Specjalnie to powiedziałam, żeby wywołać taką reakcję, słuchajcie. Na pewno się zgodzę, że Cronenberg chce być transgresywny. Chce przekroczyć granicę. Tutaj wydaje mi się, że mamy różne rozumienia, czy zawsze mu się to udaje. To zgadza, tak. Ale nawet mniejsza z tym, co on sam rzeczywiście chce, ale może jego świat, czy jego postaci chcą jakby przejść tę granicę. A co myślicie o przemocy w ogóle, o wątku przemocy u Cronenberga? To już wiemy. Uwielbiam, lecimy dalej. Tak, lecimy dalej. Przyszliśmy już przez ciało, teraz mamy przemoc. Czy ona jest, nie wiem, czy jest jej za dużo, czy jest jej za mało, czy ona jest jakąś częścią po prostu jego warsztatu wręcz filmowego? Przemek pewnie odpowie, że za mało. Za mało. Nie, no ja jestem wielkim fanem ludzkiej stonogi, więc gdzie tam Cronenbergowi do ludzkiej stonogi? Myślę, że w ogóle wszyscy to pytanie, czy za dużo, czy za mało, to też jest chyba trochę źle postawione pytanie. No, przemoc jest środkiem filmowym też, jest środkiem medialnym i też jest środkiem po prostu fantastycznie wizualnym. I jeżeli ktoś się ucieka do... ja bym nie nazwała do końca estetyki Cronenberga estetyką szoku. Ja bym nazwała ją estetyką fascynacji, perwersji. To jest troszkę coś innego, wydaje mi się, bo szok jest jednak momentalny, a Cronenberg jest taki, że wchodzi głębiej, głęboko, głęboko. No i wydaje mi się, że ta przemoc u Cronenberga też jest po prostu, tak jak powiedziałaś trochę, jest środkiem, jest też narzędziem, jest czymś, co po prostu ekranowo, na ekranie imponuje. Jakby konstruowanie, jakby też różnych mechanizmów przemocy, to jak najbardziej, no to też te przemoc na ciele, która się następuje w musze, tak, to jest przemoc, która jest po prostu fascynująca wizualnie i jakby te, wiecie, te dyskusje na temat przemocy w kinie powtarzają się przy różnych twórcach, co dekady coś ktoś mówi, że to jest deprawujące i wyskoczy Alex Delarge i zaraz coś się zrobi. No, dla mnie to tak do końca nie działa. A może to dlatego, że to jest, i tutaj wrócę do wątku, który już poruszyłem, że to jest przemoc z tezą, że to jest przemoc moralizatorska, że to jest przemoc, która ma nam coś pokazać, że ta przemoc nie pojawia się po prostu, nie jest nihilistyczna, tylko pojawia się, żeby wskazać na jakieś zagrożenie. No, czasem niekoniecznie na zagrożenie, ale znowu na taki bardzo chętnie eksplorowany przez Cronenberga temat niemożności odcięcia się od swoich instynktów czy jakichś pragnień, z których nie do końca jesteśmy dumni. I tutaj przywołam historię przemocy po raz kolejny, czyli film, od którego zaczęła się moja przygoda z Cronenbergiem. Wróciłem do niego niedawno i pod względem tego, o czym mówimy, on jest też ciekawy, no bo przemoc jest wyeksponowana już w tytule i moglibyśmy spodziewać się jakiejś krwawej jatki, a wcale nie. Tam erupcji przemocy jest bardzo niewiele i dzięki temu ona tak mocno na nas działa, kiedy już się
pojawia na poziomie wizualnym, ale też w planie ogólnym tak naprawdę, gdzie postać grana przez Viggo Mortensena chce odciąć się od przeszłości, chce pokazać, że jest w stanie pokonać własne ograniczenia, stać się kimś innym, a Kronenberg mówi, że jest to niemożliwe. Znowu, po raz kolejny wskazuje na daremność i tragizm poczynań tego bohatera. Ale ja też nie wiem, wiecie, na ile przekłada się jego, czy jego filmy się przekładają na jakąkolwiek wizję o świecie do końca. To znaczy, czy po prostu przemoc nie jest jakimś motorem napędowym tego, żeby się zadziało w filmie, bo to jest jednak gość, który robi kino gatunkowe. Też jest gość, który uruchamia pewną spiralę, tak jak powiedziałaś, on coś wyrzuca i patrzy, jak płonie. I wydaje mi się, że jego też po prostu interesują rezultaty, ale nie do końca te rezultaty mają nam coś powiedzieć. Nie mówię, że tak jest w każdym filmie, bo wydaje mi się ciekawe na przykład zakończenie Kosmopolis, które jest takim zawieszeniem, trochę jak w Thelmie i Louise, zawieszeniem tego, co się może wydarzyć. I po prostu nie przypisywałabym za każdym razem filmom aż takiej dużej mocy odwzorowywania jakkolwiek, a to intencji, a to rzeczywistości. Jakkolwiek można oczywiście to czytać w ten sposób. Można, jako ja tego nie lubię robić. Czyli, że po prostu oglądamy i mamy fan, tak? Z tego, że ktoś kogoś bije, że ktoś kogoś gwałci. Nie, nie do końca fan, tylko że po prostu różne, jakby, różne rzeczy się mogą dziać. Różne są przyczyny i nie da się do końca powiedzieć właśnie, aha, czyli jedna rzecz powoduje przemoc i zobaczcie, co się stanie, jeżeli kogoś wyciągniemy z habitatu przemocy i spróbujemy go włożyć w habitat bez przemocy, tylko właśnie okej, zobaczmy, co się stanie, ale być może w innej sytuacji stałoby się coś innego, bo on też wreszcie do tego tematu przemocy powraca i to nie jest tak, że za każdym razem ta przemoc ma dokładnie ten sam efekt. Ja sobie trochę myślę, czy, no to jest taka teza na tą chwilę, czy trochę przemocą nie jest odcinanie się od przemocy. To znaczy to, co powiedziałaś o tym, że będziemy teraz, nie wiem, wyciągniemy ileś tam osób, które będą twierdziły, że przemoc w kinie, przemoc w grach robi nam źle, robi dzieciom źle i w ogóle sprowadza ten świat na złą drogę. A czy właśnie ten gest odcinania się od tego tak naprawdę tego nie powoduje, tak? To znaczy, czy gest odcinania przemocy nie powoduje... Tak, że w ogóle myślenie o tym, że przemoc to jest właśnie to coś złego w nas, tak? Ten guz, który gdzieś nam w mózgu rośnie, jak w wideodromie i po prostu musimy się go pozbyć, musimy go jakoś amputować i wtedy wreszcie będziemy tym właściwym, super fajnym człowiekiem. Stop. Okej, no to mieliśmy ciało, przemoc, to jeszcze możemy dojść do seksu. Zdecydowanie. Natomiast to, co mi się u niego podoba, to też już było wspomniane, te przebłyski samoświadomości. To jednym z przebłysków samoświadomości jest to, co tutaj się teraz podczas tej naszej dyskusji dzieje meta, co on sprawił, że się w ogóle dzieje meta, że rozmawiamy o przemocy, a on nakręcił film pod tytułem Historia przemocy. I jakby no bardziej meta się odezwać nie da. Był zawsze reżyserem z łatką kontrowersyjny, ten od makabry przemocy, więc no dobra, no to zrobię wam film o tym w całości poświęcony historii przemocy. Skąd ona się bierze, dlaczego ona jest i dlaczego też musi być w moim filmie. To też jest ciekawe, że on właśnie używa tych kluczy gatunkowych, bo jeżeli by chciał coś tak naprawdę powiedzieć, to może by używał klucza realistycznego albo używałby bardziej naturalistycznych metod, czy bardziej takich, no nie wiem, rzeczy, które byłyby bliżej nas, bo jednak to są fascynujące rzeczy, ale są odrealnione w dużej mierze. Być może jakby chciał coś tak naprawdę powiedzieć o mechanizmach przemocy, to używałby po prostu innego, nie używałby na przykład gatunków, które są mocno umowne i mocno kinowe i mocno zupełnie z innego imaginarium. Ale chyba te jego nowe filmy są właśnie już niegatunkowe. Chyba te jego nowe filmy, czy nowe, stosunkowo nowe, nowsze filmy jakby odchodzą już od tego sztafażu gatunkowego, zarówno Kosmopolis czy Mapy Gwiazd. To nie jest już kino gatunkowe. To już jest kino przekraczające gatunek i w takim trochę wąskim rozumieniu jest to kino realistyczne. Czy w specyficznym rozumieniu jest to kino realistyczne, bo pozbawione sztafażu gatunkowego. Ja bym powiedziała, że hiperrealistyczne, bo też jakby ten Robert Pattinson w tej limuzynie to jest też takie nadrealne doświadczenie. Zgadzam się, że ten sztafaż gatunkowy, przynajmniej tych podstawowych gatunków jest wyczerpany u niego. No chyba, że nazwiemy Kosmopolis kinem drogi. Też się da. On w ogóle powiedział kiedyś, że
można wysnuć taką tezę, że każdy jego film jest w pewnym sensie komedią. Zastanawiałem się nad tym. No nie bawiłeś się na Dreszczach? Wiesz co, bawiłem się, ale czy zaraz komedia i czy do wszystkiego to pasuje? No, pasuje na pewno do Map Gwiazd, jako do satyry. Zresztą bardzo do dziś pamiętam scenę, kiedy bohaterka tańczy taniec radości na wieść o tym, że jej konkurentce do roli zmarło dziecko. To już jest taki naprawdę hardkorowy humor Davida Cronenberga, ale właśnie za takie przekroczenia ja go cenię. I to jest trochę to, o czym mówiłem na początku, że mało kto się odważa na coś takiego, ale dzięki temu zapamiętujemy to wszystko. Ja widziałem Mapy Gwiazd w momencie, kiedy one weszły do kin, czyli już prawie, no nie, 7 lat temu, a do dzisiaj mam tę scenę przed oczami. Właściwie z każdego filmu Cronenberga przynajmniej jedną taką scenę będziemy w stanie zaraz sobie przywołać, albo przyjdą do nas w nocnych koszmarach. To jest duże osiągnięcie. Słuchajcie, rozmawiamy o reżyserze, który nakręcił scenę, w której jednej z postaci wybucha głowa po tym, jak bardzo intensywnie myśli. Nie ma nic bardziej jakby naiwnego i takiego po dziecięcemu głupiutkiego niż właśnie to, to on będzie tak się teraz wytężał i myślał, że aż mu głowa wypuchnie. To znaczy, wiecie, to w ogóle uważam, że to zależy, jak spojrzeć na komedię, bo jeżeli mówimy o komedii to jako gatunku, który ma nas rozśmieszyć, to oczywiście jest to trudne. Ale jeżeli mówimy o komedii jako pewnej konwencji wizualnej, to oczywiście wybuchająca głowa to jest komedia. To oczywiście w Dreszczach jest mnóstwo takich scen, tak, które są dosyć zabawne. Na przykład ten starszy dziadek, który rozmawia z jakąś tam młodą kobietą w poczekalni, tak? I jakby też. Tak, i każdy po kolei opowiada o witaminach. Dokładnie. Jestem jakby się, jaki nudziarz. To są, wiecie, jakby jak pomyślimy o komedii też pod kątem wizualnym, to wydaje mi się, że są tam takie elementy, tak? Tylko że trzeba, to mamy chyba też w Polsce taki problem, że komedia to jest coś, co dla nas jest śmieszne, a to nie zawsze tak jest. I to jest też dobry przykład być może, że w Stanach Zjednoczonych na seansach Okna na podwórze ludzie się autentycznie śmieją. Nie Okna na podwórze, chyba Północ, Północny Zachód. W każdym razie to są dla nich też filmy komediowe w pewnym sensie. Ale Północ, Północny Zachód akurat jest tak też otwarcie komediowe. To zawsze jeden z zabawniejszych filmów Hitchcocka. Zresztą humor Hitchcocka też jest w ogóle temat na osobną To prawda. No ale czy też na przykład niezabawne jest to, że w scenie snu, kiedy Gina Davis rodzi, śni się, że rodzi tą wielką larwę, no to sam David Cronenberg odbiera ten poród, tak? No to jest mega zabawne, nie? Po prostu ja sobie wyobrażam, jaki on musiał mieć z tego ubaw, jak wpadł na ten pomysł po prostu. Ja też uważam, że na przykład w fizyczności aktorów, których on dobiera, jest też coś komediowego. Wydaje mi się, że Dreszcze są też dobrym przykładem. Tak. Tam jest ten dowodzący tym budynkiem, który jest totalnym takim jakby Alfonsem z lat 70. On tak wygląda, nie? Że Paul Giamatti też ma taką komediową facjatę i jakby też bardzo często dzięki temu ogrywa bardzo dramatyczne sceny, bo to zderzenie jego fizyczności z tym, jakie role gra, po prostu daje taki efekt. Jeżeli o tym w ten sposób pomyślimy, też jest dużo komedii. No, w Dreszczach z drugiej strony ci staruszkowie dystyngowani, prawda? Tak. Jeszcze ten akcent francuski właśnie. To jest też fajne i wyzwalające, jeśli mówimy o humorze Cronenberga, że on się nie wstydzi być sztubacki bardzo często, ale to działa. Natomiast jeśli wspomniałaś o Cronenbergu jako aktorze i w ogóle o tym, jak on sam siebie też obsadza albo jak jest widziany przez innych reżyserów, to symptomatyczne było to, jak Denis Coté, czyli taki twórca bardzo awangardowy, kanadyjski, nowohoryzontowy, poszukujący, kiedy robił swój film Boris bez Beatrice i tam występuje epizodycznie postać premiera kanadyjskiego i wiedział, że to musi być jakaś postać znacząca, pierwsze kroki skierował do Davida Cronenberga. On akurat miał wtedy problemy zdrowotne, więc nie przyjął tej roli i wystąpił zamiast niego Bruce LaBruce. Ale no byłoby to piękne zobaczyć Davida Cronenberga jako premiera Kanady. Myślę, że Bruce LaBruce jakby pasuje. Dał radę. Ja wczoraj zobaczyłam Davida Cronenberga jako księdza w ogóle w filmie Odkupienie z 1999 roku. Christopher Lambert gra tam policjanta, który no, ma różne problemy, szuka oczywiście jakiegoś tam mordercy, no i porad udziela mu nie kto inny jak David Cronenberg. A co mu radzi? Bo nie widziałem tego filmu. No, że musi sobie poradzić przede wszystkim ze swoją własną stratą, bo przyczynił się do śmierci swojego syna. No, a szuka w ogóle sprawcy, który chce odtworzyć figurę Chrystusa
przy czym części ciała są z różnych osób, które zamordował po drodze. Więc w ogóle klimat jest bardzo... No dokładnie. Tylko tak... Jestem zainteresowany. No, naprawdę, zobacz to po prostu. Ale jest to też taki bardzo kronenbergowski klimat, ale on jednocześnie w tym jako pastor po prostu, to jest w ogóle z takim spokojem, z tą koloratką. Ale właśnie jak mówisz o kronenbergowskim klimacie u innych reżyserów, to pamiętam, że mieliśmy też rozmawiać o ewentualnych kontynuatorach twórczości Cronenberga i ja długo o tym myślałem i podejrzewam, że taką miarą też jakości, klasy czy oryginalności Cronenberga jest to, że ja nie potrafię podać zbyt wielu przykładów. To jest tak specyficzna, wyrazista i jednak mimo wszystko, mimo tych gatunkowych sztafarzy, autorska stylistyka, że jest to trudne. No, na upartego, nie wiem, na przykład Ex Machina, Garlanda, oczywiście jakieś pojedyncze przypadki można przywołać, ale nie jest to proste kontynuować, czy jakoś się rymować, wchodzić w dialog z Davidem Cronenbergiem. Też rzeczywiście... O ludzkiej stonodze już wiemy. O ludzkiej stonoga, to na 100%. Natomiast poza stonogą, to ja bym jeszcze wymienił Quentina Dupieux, tak? Twórcę Rubber i Deerskin. Deerskin. Deerskin teraz, tak. Wydaje mi się, że gdzieś tam dostrzegam coś podobnego. Trochę innego, trochę... No tak, on jest dużo bardziej błazeński jednak, tak otwarcie. Który? Quentin. Mi się wydaje właśnie, że Cronenberg jest taki. Obaj są tacy brooksowscy, tacy jak Mel Brooks trochę. Zresztą producent Cronenberga, tak. Ja też myślę, że... Ciekawostka biograficzna. Był taki film niezależny, nie pamiętam do końca tytułu, ale zdaje się, że kiedyś rozmawialiśmy o nim w kontekście Arts Independent, żeby go wyświetlić, ale to był taki film, w którym różne postacie miały bardzo różne deformacje ciała, albo też po prostu ciała nie z kanonu. Jednym z takich ciał była kobieta, która miała odbyt zamiast ust i usta zamiast odbytu. Autentycznie... Znowu jestem zainteresowany. Wyślę. Jest dużo fabularny czy dokumentalny? Fabularny. I to był film, który był w absolutnie cukierkowej estetyce z kolei. I wydaje mi się, że przywiązanie do jej scenizacji oraz te modyfikacje dotyczące jakby przekroczeń pewnych bardzo takich ważnych dla naszego ciała elementów, to też jest coś wspólnego. Wydaje mi się, że właśnie nie bez powodu wspominam o takich twórcach, którzy działają gdzieś tam na marginesach, tak? Że to jest, powrócimy do tego, co Piotrku powiedziałeś, czyli że jednak jest interesujące to, że Cronenberg osiągnął sukces w mainstreamie, bo takie eksperymenty zwykle gdzieś się dzieją na marginesach. Tak, no ja byłam zdziwiona, że dostał order Kanady za zasługi dla kultury, jakieś odznaczenie od królowej Elżbiety II. No i tu masz jednocześnie właśnie na przykład taką ostatnią scenę z Muchy i tutaj królowa Elżbieta. No jakoś trochę to ze sobą... Ja chciałbym zobaczyć rodzinę królewską, jak ogląda właśnie. Jak oglądają tak. Po prostu wybuchające głowy. Też zastanawiam się, na ile to jest bardziej też kwestia jakichś takich poszczególnych, takich mini też zabiegów, które on ma w swoich filmach, które bardzo trudno nam gdzieś znaleźć. I myślę tutaj o takiej haptyczności też, o takim odczuwaniu wręcz tego obrazu fizycznym. To szczególnie mocno w Wideodronie widać te pulsujące meble, że wydaje nam się, że nawet nie, moglibyśmy nawet zapach czy powietrze z tego pokoju czuć. Nie wiem, czy to jest gdzieś dla was też dostrzegalne w jakichś kolejnych twórców, czy to jest takie coś, co też bardzo wyróżnia Cronenberga? To znaczy, wydaje mi się, że to jest w ogóle dosyć modna rzecz teraz. To znaczy taka próba afektywnego wpływania na widza, widzkę. To znaczy używanie takich metod, które sprawią, że trochę to sami poczujemy poprzez różnego typu modyfikacje. Ojciec nie? z Hopkinsem, prawda? Najświeższy tak, na przykład. Z ekranu. I to może być osiągane na bardzo różnym poziomie, ale to cielesne odczuwanie ciała to jest coś, co wypłynęło mocno w ostatnich latach w kinie. Jest też taki film Touch Me Not na przykład, gdzie musimy współodczuwać trochę bardzo różnego typu doznania cielesne. No i to mogą być bardzo delikatne doznania, ale chodzi o to, żeby jakby dosyć długo je jakby na przykład przedstawiać w zbliżeniach, tak żebyśmy mogli aż poczuć, aż się wzdygnąć na przykład. A może to ten nadal ten jego humanizm i egzystencjalizm, że jakby wszystko jest antropomorficzne, że każda tkanka, każdy przedmiot użytkowy to również jest w jakimś sensie albo przedłużenie człowieka, albo jest coś ludzkiego w świecie, który nas otacza. W takim sensie, że nasze postrzeganie, i to już jest pytanie, albo nasze postrzeganie sprawia, że ten fotel się trochę porusza tak jak ja, albo on się rzeczywiście tak porusza jak ja. Tak, które i światło mruga.
A światło mruga. Ja już stwierdziłam, że mruga. My jesteśmy tutaj na dwie frakcje podzieleni. A jeżeli Cronenberg dzisiaj miałby cały czas używać, wiecie, tego swojego sznytu z lat jeszcze 70., 80., to myślicie, jakie tematy by go dzisiaj kręciły? Co dzisiaj mamy takiego trochę pod podszewką naszego świata, który on mógłby gdzieś nam wyłuszczyć na ekranie? Dla mnie to jest trudne pytanie, tak naprawdę, bo wydaje mi się, że też technologicznie, mówiąc kontekstowo, to też jest rzecz, która jest obca już dzisiaj współczesnemu kinu. To znaczy, że dzisiaj się już nie robi takiej inscenizacji. W sensie to nie jest moda, tak? To znaczy dzisiaj lepiej zapłacić jak Wilku z Wall Street za zrobienie efektu specjalnego kamienicy z Londynu, niż rzeczywiście pojechać do Londynu na plan, tak? I do tego dochodzimy, że kojarzą się efekty specjalne z robieniem smoków i Władcą Pierścieni, a tak naprawdę efekty specjalne to są bardzo często rzeczy, których nie widać, jak w Ostatniej Rodzinie, na przykład bloki Ursynów sprzed kilku dekad, niż właśnie te takie ekstrawaganckie rzeczy. Tymczasem Cronenberg działał bardzo analogowo. I to też jest fascynujące, dlatego też to kino się broni wizualnie po tylu latach, bo to są rzeczy, które po prostu pełzają na serio, to są rzeczy, które zostały pięknie zaprojektowane i jest tam jakaś poezja, moim zdaniem. To znaczy w tej wyobraźni, z jaką zaprojektowano te teleporty w existence, te właśnie wszystkie kościste pistolety, czy nawet właśnie ten brzuch otwarty, jakby to wszystko, całe to imaginarium, które jest takie technologiczno-śliskie i obrzydliwe, a dzisiaj się tak już nie robi, też po prostu. Tak, to dla mnie kino Cronenberga, efekty specjalne w kinie Cronenberga bronią się z lat 70. bronią się lepiej niż kino marvelowskie sprzed 2 lat. Jakby tu w kinie marvelowskim wiem, że oglądam film animowany od początku do końca. W kinie Cronenberga wydaje mi się, że oglądam jednak transformację muchy. A to kosztuje. Po prostu to są drogie pieniądze. To też jest drogie pieniądze, duże pieniądze. Ale to też jest tak, że nie wiem, czy znacie tę teorię. Teorie. W zasadzie to potwierdzona sprawa, że żeby osiągnąć efekty specjalne na takim poziomie, żeby one były bardzo przekonujące, trzeba by pracować dużo dłużej niż wtedy, kiedy jesteśmy na 80%. Czyli, że na 80% jesteś w stanie na przykład zrobić film w 2 lata, a żeby zrobić na 95%, to trzeba by jeszcze popracować ze 3 kolejne, co generuje strasznie duży budżet, więc bardzo często właśnie te efekty specjalne są widoczne. A analogowe efekty specjalne też są drogie, tak? Kręcenie w plenerach, czy niektórych jest drogie, dostosowywanie tego wszystkiego. Coś, co kiedyś było na porządku dziennym, dzisiaj zastępujemy i wydaje mi się, że w takim modelu produkcji zwyczajnie trudno jest operować no, dzisiaj. I nie umiem sobie tego do końca wyobrazić, bo tak jak mówisz, by tę cyfrowość czuć. A jednak, tak jak ty z kolei powiedziałaś, ta haptyczność u Cronenberga jest absolutnie kluczowa i cyfrowo się jej nie da, paradoksalnie przy tym wszystkim, nie da się jej odczuć, tak? To mi się bardzo często zdarza, to znaczy ta kropka, po której wszyscy milczą. Ja już ci mówiłem, że masz zdolność, po prostu naturalną zdolność do puentowania, więc to też cenne i ważne. Z kontynuatorów myśli Cronenberga bym jeszcze wymienił, i tutaj wielkie zaskoczenie, jego syna Brandona, ale też na przykład Czarne lustro. Wydaje mi się, że to jest gdzieś... Że trochę to się zatoczyło się koło, bo Czarne lustro też jest inspirowane tym serialem z lat 40., 50. amerykańskim, którego tytuł brzmi. Nie pomogę, ale o Brandonie mogę. Możemy zadać takie pytanie w rozmowie. Powiem coś pewnie niepopularnego czy kontrowersyjnego, ale wydaje mi się, że przynajmniej na razie zapowiada się jako dużo mniej zdolny twórca. Biedaczek. Posesor na przykład jest filmem zrobionym na wielkim spięciu. Tam nie ma właśnie tego, co u Davida Cronenberga daje jakiś oddech, jest zabawą, jest humorem, nawet takim sztubackim, tylko tam w sumie niespecjalnie oryginalne idee czy wizje świata są przedstawiane jako prawdy objawione i aż chciałem, żeby ojciec wszedł do montażowni i mu powiedział, że to trochę nie tak. Bo zluzuj to, się, tak, zluzuj. To też jest gdzieś jakiś wątek, że to starsze pokolenie ponoć temu młodszemu, te młodsze musi uczyć, jak się wyluzować trochę i wprowadzić do życia trochę ironii. Tom Waits zawsze mówił, że jego najstarszy syn jest starszy mentalnie od niego. Może u Cronenbergów jest tak samo.
Ja myślę, że większość ludzi jest starsza mentalnie od Toma Waitsa. A jeszcze myśląc o naszych współczesnych jakby wątkach, to właśnie no, bardzo mi się to podoba, ten wątek z tym czarnym lustrem, ponieważ ja mam na przykład takie odczucie, że takie tematy, które gdzieś no, Cronenberga na przykład kręciły, tak, czyli właśnie cielesność, seksualność, jakieś takie wystawianie też widzów na próbę, przeniosły się w świat seriali bardziej, nie? Czego właśnie no, czarne lustro jest dobrym przykładem. Co z drugiej strony, wracając jeszcze, robiąc kolejne kółko do Wideodronu, jest też dość interesującą puentą, tak? Ja oglądam mało seriali, więc ci nie powiem. Ale to znaczy, w ogóle mi się wydaje, że też no, to zależy, o jakich serialach mówimy, czy to są wielkobudżetowe seriale, czy gdzieś tam jakieś eksperymenty. No bo wydaje mi się, że tam, gdzie jest duży budżet, to trochę jest mniej jednak tego eksperymentu i dużo więcej skupienia na narracji. Coś, co Cronenberga chyba nigdy też nie fascynowało. To znaczy, dla niego tam linie narracyjne to są takie, no, ona jest prosta. Jest prosto. Nie chodzi o to, że jest prostacko. Jest prosto po to, żeby wszystkie inne elementy mogły skutecznie zadziałać, no nie? Tymczasem no, seriale to są w dużej mierze twory, które opierają się na takiej fascynacji śledzenia opowieści wciąż. Mimo binge-watchingu po prostu zamieniliśmy odcinki w interwałach na sezony w interwałach. No i tak to już teraz jest. Wydaje mi się, że to też może mieć wpływ, po prostu stricte twórcze takie zaplecze i na to, co się tworzy. Spróbujmy gdzieś jeszcze na moment wrócić do tytułu naszej rozmowy. Gdzieś tak powoli myśląc o wieńczeniu tematów. Czy Cronenberg nas podnieca? To jest tytuł i moje pytanie na... Ja mogę teraz zacząć, tak, bo ja już mówiłam, że tak. To jest dla mnie, od zawsze miałam taką fascynację rzeczami, które są atypowe i niekanoniczne. Może dlatego, że mama jest pielęgniarką i też się w życiu dużo rzeczy nasłuchałam o rzeczach atypowych. Wiecie, zupełnie inaczej, kiedy czytasz na biologii pewnych rzeczach, a inaczej, kiedy jakby są jakieś takie doświadczenia. I tak jak mówię, no, do prasowania kiedyś oglądałam całą telewizję ID, sekcję zwłok, które oczywiście nie były jakoś super eksponowane, to w końcu jest telewizja dzienna, ale zawsze mnie fascynowały te elementy w sposób zarówno perwersyjny, i nieperwersyjny. I u mnie u Cronenberga jest coś takiego, dlatego uważam, że właśnie nie jest moralistą, że jakby u niego ten element fascynacji morfowaniem i tego, do czego zdolne jest ludzkie ciało, ale nie kiedy my coś z nim zrobimy, tylko kiedy to zewnętrzne wpływa i morfuje, to jest coś dla mnie bardzo ciekawego. Też to, co ta wyobraźnia filmowa jest w stanie zrobić, tak? To znaczy, że wiecie, tu chyba dobry przykład jest znowu Mucha, uważam, że arcydzieło inscenizacyjne, że tych etapów przemiany Jeffa Goldbluma jest tak dużo do obserwowania, że te wydzieliny, które z różnych momentów, jakby z różnych części jego ciała wychodzą w różnych niespodziewanych momentach, to znaczy ciągle jest ten element niespodzianki. Ciągle jest takie, czy jeszcze jest granica nie do przekroczenia albo do przekroczenia. Czy jeszcze jest w stanie zrobić coś i zmutować tę postać jakoś bardziej, że z kolei pokaże mi znowu jakby coś nowego. I słuchajcie, no drugi raz tą Muchę oglądałam i zapomniałam zupełnie, jak się kończy ten film. I wspomniałam, że to jest tak spektakularna ta przemiana w finale, w ostatnich 5 minutach, że te wychodzą nagle te jakieś takie osobliwe pazury tego wielkiego owada, że ta szczęka odpada. To było dla mnie, wiecie, po raz drugi, po raz kolejny ten sam film, po raz kolejny ogromne zaskoczenie. Dlatego mnie to podnieca. To znaczy, że jednak w tym całym ponad 100 lat trwającym już przemyśle kina jest ktoś, kto jest absolutnym wizjonerem, jeśli chodzi o takie rzeczy. Tylko czy to jest Cronenberg tym wizjonerem, czy, i tutaj jest kolejna ciekawostka historyczna, jako pierwszy w otwierających napisach jest wymieniony Chris Wallace, czyli osoba, która stworzyła koncepcję na Muchę jako kostiumu i efektu specjalnego. Więc tutaj raczej bym powiedział, że Cronenberg ma właśnie dużo szczęścia i dużo
talentu, ale do doboru sobie osób, które mu pomagają w realizacji. Ale to też jest, i bardzo dobrze o tym mówisz, że jednak mówimy Cronenberg, Cronenberg, a jakby trzeba to podkreślić wyraźnie, że w przypadku bardzo wielu twórców, w większości, nie licząc, nie wiem, Tomiego Wiseau chyba, jakby mamy ten moment, w którym kluczem dobrego reżysera jest też umiejętność dobrania sobie współpracowników, którzy są w stanie z tobą pracować i widzieć twoją wizję tak, jak ty ją widzisz, albo wcielać ją w taki najlepszy sposób, tak? Bo nie wierzę też, że osoba, która tworzy jakby te wszystkie, całe to imaginarium jest osobą, która jest w stanie wymyślić to wszystko, tak? To znaczy, pewnie jest jakiś Cronenberg właśnie, który mówi, słuchaj, chciałbym coś, mniej więcej coś takiego, co mi zaproponujesz, tak? I to jest taka kreatywna współpraca na bardzo wielu poziomach. Też, tak jak mówię, no, wydaje mi się, że Cronenberg nie mógł mieć jakoś bardzo idiosynkratycznego operatora, na przykład Dickinsa, bo Dickins się zbyt mocno narzuca swoim stylem operatorskim, żeby nie przyćmić na przykład inscenizacyjnego przepychu Cronenberga, tak? Czyli jakby to też jest umiejętność, taki i powinniśmy filmy i Cronenberga traktować jako wspólnotowy. Zresztą w pełni się zgadzam. Po godzinnej rozmowie o autorze dochodzimy do tego, do czego powinniśmy dojść od początku. Cronenberg to jest pewne pojęcie, pod którym my rozumiemy pewien styl kinema, styl kina i pewną grupę twórczą, a nie, to nie jest pojedyncza osoba. Natomiast on mnie nie podnieca, co stwierdzam z niejaką przykrością, ale to nie jest ta emocja w moim przypadku. Po prostu Cronenberg jest chłodny i kliniczny, więc jemu odpowiadam chłodnym i klinicznym podziwem, to jest to słowo, ale mam też poczucie, że jego status w ogóle jest też szalenie nietypowy pod tym względem, bo to jest taki reżyser, którego wszyscy, którzy jakoś tam się kinem zajmują, znają, większość go ceni, ale mało jest ludzi, którzy powiedzieliby chyba, że moim ulubionym reżyserem, moim największym mistrzem jest David Cronenberg. Natomiast też oczywiście jego odwaga i bezkompromisowość mnie fascynują. To jest przecież facet, no już mówiliśmy o tym, że na własnych warunkach wszedł do Hollywood, że nie skracał sobie tej drogi, odmawiał reżyserowania blockbusterów, wchodzenia w jakieś franczyzy typu Gwiezdne Wojny, on bodajże Powrotu Jedi nie chciał wyreżyserować. I w tej swojej drodze twórczej jest o tyle konsekwentny, że wydaje mi się takim reżyserem bardzo równym. Nie mam też żadnego jego filmu, który bym nazwał swoim ulubionym, który byłby dla mnie skończonym arcydziełem, ale wszystkie były niezłe. Najwięcej problemów mam z Potomstwem. Akurat był też mówiliśmy o podziałach męskie-żeńskie, to jest film, w którym ja widzę najbardziej otwartą mizoginię akurat u niego, no, ale to jest jeden taki delikatny wypadek przy pracy, a poza tym no, same sukcesy czy spełnienia, to też jest absolutnie godne podziwu. Chociaż trzeba powiedzieć, że na przykład Cosmopolis to raczej nie jest sukces finansowy, tak? Bo z tego co widziałam, box office 6 milionów, koszt 20 milionów. Więc też właśnie, czy Cronenberg dzisiaj ma jakąś rację bytu? Moim zdaniem to jest taki reżyser jak David Lynch i paru innych, których, tak jak mówisz, poznaje się jak, nie wiem, jesteś bardzo ambitnym kinomanem albo pierwszym studentką roku filmoznawstwa i po prostu dzisiaj już troszkę trzeba wyjść poza tych kanonicznych twórców. On jest kanonicznym twórcą, moim zdaniem, tak jak Lynch w pewnej, wiecie, to nie jest Quentin Tarantino, ale też nie jest jakiś, no nie wiem, jakiś ktoś z niszy, tak? Nie wiem, Bruno Dumont może. Ale Lynch dużo bardziej jest kanoniczny jednak, tak, moim zdaniem. I on też spektakularnie powrócił właśnie, mam na myśli Twin Peaks nowy, więc może i Cronenberg. Ale wciąż mi się wydaje, że wiesz, że to po prostu już nie jest niemodne mówić, że Cronenberg jest swoim ulubionym reżyserem. To znaczy, oczywiście trochę przekornie to mówię, ale że zwyczajnie, wiecie, każdy z nas ma taką potrzebę wyróżnienia się. I jak mówisz, kto jest twoim ulubionym reżyserem, albo czy masz kogoś takiego, to ja na przykład mam Wima Wendersa, tak? Ale to też. To jest tylko Wim Wenders, to jest niemiecki twórca, nie? Ja też go bardzo lubię, no. To widzisz, bardzo się cieszymy, że się zgadzacie. Ale wiesz, po prostu mam na myśli to, że jednak są takie rzeczy na zasadzie, kurde, to jest trochę zbyt popularne, żeby to robić. Trochę, nie ma coś trochę obciach. Ja myślę, że skoro już dzisiaj oficjalnie ustanowiliśmy, że Cronenberg jest niemodne, to sam raz, żeby już mógł być zachęcić tego momentu, skoro już ustaliliśmy, że przestał być modny jakiś czas temu, to właśnie teraz może być modne znowu. Tak, może Ars zacznie modę na Cronenberga po prostu. A ja właśnie, jak sobie o tym myślę, odpowiedzi na to pytanie, to myślę o tym laboratorium, bo ja z jednej strony widzę tą laboratoryjność jakby, ale z drugiej strony ja mam wtedy takie wyobrażenie, że wchodzę do tego laboratorium i ja już nie wiem, że w nim jestem, tak? I to mnie zaczyna strasznie kręcić, nie? Zaczyna mnie kręcić to, że to laboratorium oddycha, że jest czerwone, czarne, niebieskie, że ja wiem, że on na mnie właśnie zarzuca ten haczyk, tak?
ale no bardzo mnie to gdzieś tam kręci, że ja, kręci mnie to, że ja sobie pozwalam na to, żeby mogła w to wejść, bez tego myślenia, czy mi to przeszkadza, że to jest patriarchalne, czy nie jest, tak? Tylko pozwalam sobie na samą tą czystą przyjemność, to czyste takie kronenbergowskie doświadczenie. To bardzo piękne, co mówisz. To taka imersja, to znaczy takie, takie pierwotne poczucie bycia w kinie w środku, nie? Bycia w filmie. Mi wystarczy trochę mięsa i obrzydliwości, ja już jestem podjarany. Już jestem, tak. A przypomnę, tak, będę pamiętać, żeby ci ten link wysłać do tego filmu. A ja ci polecam taki profil Patolog na klatce, chyba, że znasz to już? Nie. O patologach, którzy pracują jako patolodzy i prowadzą profile na fejsie i wrzucają zdjęcia, różne opisy i tak dalej. Zajebista sprawa, naprawdę. To, czy mnie to po prostu fascynuje, bo wiecie, no jakby to ciało rzeczywiście jest dla nas bardzo często nieprzekraczalne, kiedy ktoś pokazuje pewne jego elementy, jakby też w oderwaniu trochę jakby zdehumanizowane w ten sposób. To jest to dla mnie takie dziwne, że na przykład wciąż nie umiem sobie wyobrazić, jak to jest, że ja mam kilkanaście metrów jelita w sobie. Wiecie, to są te momenty, kiedy sobie naprawdę zdajesz sprawę, że jesteś cielesny, że środku Robert, coś się dzieje. Robert świetnie pokazał w maczecie. Wydobył te jelita. Ty masz strasznie dużo tego jelita, na pewno wszystko ok? No, ale nie, no tak jest. Ile jest jelita? Chyba z 10 metrów. No. Cienkiego, na serio. Biologia. Ale to jest właśnie to pozbawienie tej kontroli, nie, w którą nas Cronenberg wrzuca, że jakby mamy to, no mamy jakieś wyobrażenie o tym naszym ciele, nie? To znaczy o tym, no nawet jeżeli fizycznie wiesz o tym, że masz tego jelita fizycznie tyle, no to go sobie nie wyobrażasz na co dzień, zakładam, tak? Nie myślę o tym. Czy te 5 metrów się ułożyło w tą czy w inną stronę, a jednocześnie właśnie w tych filmach możemy to zobaczyć, nie? Mhm. Jeszcze z jakąś taką momentami seksualną fascynacją. Ja myślę, że to jest idealny moment, żeby jakby myśleć o końcowi naszej dyskusji, kiedy mówimy o seksualnej fascynacji. Idealny, tak, bardzo kronenbergowskie połączenie. Ja myślę, że to jest gdzieś tam okolica tej puenty, o jakiej nam chodziło od samego początku. Tak więc, czy Cronenberg nas podnieca? Tak. Podnieca, nasze jelita na pewno rusza. Nasze jelita, tak. Dopóki jelita są grube i długie i układają się w odpowiedni sposób, to nas podniecają. Co? Idziemy oglądać jelita i Cronenberga. Pięknie. Jedziemy jeść jeszcze. Idziemy jeść. Ja nie wiem. No, to jest dobre. Dziękuję wam bardzo. Tak. Dobrze, to co? Pięknie dziękujemy. Dzięki, pięknie. I udanych seansów. Dziękuję.